Wydarzenie odbyło się w kamienicy Deskurów. Na tę wyjątkową okazję przedszkolaki pod okiem nauczycieli przygotowały program artystyczny. Z okazji jubileuszu prezentowana była specjalna wystawa ukazująca działania przedszkola na przestrzeni lat. Chętni mogli również spróbować specjałów kuchni przedszkolnej. Ja nie jestem rodowitą radomianką, ale wrosłam w to miasto i staram się budować jego przyszłość, nie zapominając o przeszłości. Rok ten jest rokiem szczególnym dla całej społeczności przedszkola, nierozerwalnie złączonej z tym miastem. Obchodzimy bowiem 30-lecie inauguracji działalności placówki. Na bazie istniejącego od 1991 roku przedszkola masowego powstał zamysł stworzenia placówki o charakterze integracyjnym. Pomysłodawcą, a zarazem twórcą pierwszego w regionie przedszkola z oddziałami integracyjnymi była ówczesna dyrektor, magister Grażyna Cholewińska. Opracowany przez nią program autorski Radomski Model Wychowania i Nauczania Integracyjnego rozpoczął działalność przedszkola ukierunkowaną na rozwój integracji. To przedszkole, w którym po raz pierwszy powstał oddział integracyjny i to bardzo ważny punkt na oświatowej mapie Radomia, bo budynek, bo społeczność przy ulicy Batalionów Chłopskich wszyscy kojarzymy jako placówkę o ogromnej, ogromnej wrażliwości. W roku 1993 został uruchomiony pierwszy w Radomiu oddział integracyjny. Od 2017 funkcję dyrektorki przedszkola sprawuje magister Renata Gumowska-Tkaczyk.